Ja sobie tutaj tak pielę tego ogórka i przypomniało mi się, że fajnie by byłoby się z Wami podzielić opcją na alternatywne ściółkowanie. Na tanie, łatwe, szybkie, bardzo proste ściółkowanie. Nasi dziadowie, pradziadowie stosowali ściółowanie, ale troszkę inne. Aspekty pozytywne ściółowania na pewno znacie. Nie paruje, nie trzeba podlewać, znaczy dużo mniej paruje, chwasty nie rosną, mikroorganizmy lepiej się rozwijają, bla, bla, bla. Jest tego pewnie więcej. Minusy są takie, bo że nie każdego stać logistycznie, czasowo, jakkolwiek, żeby zorganizować tak dużo siana, słomy czy czegoś. No u mnie to w ogóle byłoby chyba nierealne, bo jak na ten areał miałbym zorganizować słomę, a nawet jakbym zorganizował słomę i siano, to kto miałby to rozłożyć, nie? A potem co dalej? To tak można praktykować w małych ogródkach, albo właśnie tutaj, tak jak mam truskawkę, tam borówkę, drzewka jakieś, tam gdzie muszę i wiem, że się da. Okej, wracamy do tematu. Ściółowanie poprzez zruszenie gleby, czyli ściółkowanie glebą. Ja sobie tutaj opielam te truskaweczki, nie, ale też spulchniam, zdziabuję, może słyszeliście kiedyś, weź idź tam zdziabaj do ogródka, będzie lepiej rosło. To zdziabanie to nic innego jak poprawa stosunków wodno-powietrznych, ale także właśnie przerwanie parowania. Czyli jeżeli my tutaj sobie to wierzchnią warstwę tak po prostu zdziabamy, jeszcze może sobie obsypiemy taką luźną ziemią, która już jest przesuszona, to co jest pod spodem, to mokre, nie będzie się nam wyciągać ta wilgoć, bo my to przykryjemy i w tej chwili już nam nie paruje. No to jest taka alternatywa na suszę, no i warto to robić oczywiście. No na pewno tutaj w ten sposób nie powstrzymujemy chwastów, tylko co najwyżej je zachęcamy, bo odciągamy kolejną warstwę ziemi, gdzie są kolejne nasiona. No i właśnie dlatego takie metody były kiedyś w książkach opisywane jako rzeczy, które się robiło, bo były to czasy, nie wiem, lata 80., 70., czy może jeszcze wiele, wiele, wiele lat wcześniej nasi przodkowie tak robili, żeby przerwać te parowanie. No ale w dzisiejszych czasach, kiedy są uprawy chemiczne i od chwastów się pryska i ten oprysk działa na jakąś tam bardzo małą wierzchnią warstwę, nie pozwalając chwastom wschodzić albo niszcząc te chwasty, więc poruszenie takiej ziemi powodowałoby, żeby wyłaziły nowe, więc nikt tak po prostu robić już nie może i nie robi w uprawach konwencjonalnych, ale w ekologicznych myślę, że to jest fajne rozwiązanie, bo nie każdy ma tą ściółkę. Ja tutaj sobie pielę ogórki, część już jest wypielona, tutaj sobie kropelkuję te ogórki. W następnym odcinku powiem, jak tanio i ekologicznie podlewać, no bo w takich suszach to chyba ciężko uniknąć podlewania. Do zobaczenia.